Tomasz Ordza, nauczyciel przedmiotu Science w Szkole Podstawowej imienia Kazimierza Nowaka w Dąbrówce. Zawsze chciałem być nauczycielem, ale nie studiowałem kierunku nauczycielskiego. Studiowałem ekologię i zarządzanie zasobami przyrody na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu. Będąc nauczycielem stosuję taką zasadę 3L, czyli Long Life Learning. Non-stop się uczymy, non-stop się rozwijamy, zdobywamy nowe umiejętności i bycie nauczycielem wymaga od nas bardzo dużo aktywności. Staram się uczniom pokazać nauczanie i w ogóle piękno przedmiotów science w kontekście bardzo interdyscyplinarnym, spimowym, który oparty jest na łączeniu ścieżek edukacyjnych różnych przedmiotów. O e-twinningu po raz pierwszy usłyszałem podczas szkolenia. To było około 10 lat temu. Pierwszy raz, kiedy spotkałem się z e-twinningiem, pomyślałem o rozwoju. Dla mnie i nie tylko dla mnie e-twinning to rzeczywiście wszechstronny, wielokierunkowy, nienastawiony właśnie na jakąś konkretną cechę rozwój. Zadaniem projektów nie jest tylko i wyłącznie nabycie nowej wiedzy, ale właśnie umiejętności i dla mnie ogromną wagę, do której przykładam podczas realizacji projektu, jest to, żeby budować u uczniów świadomość ekologiczną i postawy proekologiczne. Dzięki e-twinningowi poznałem bardzo wiele osób, które są osobami myślącymi nieszablonowo, nietuzinkowo, trochę jak ja. Dzięki projektom poznałem fascynujących nauczycieli z Turcji, z Portugalii, z którymi współpracuję od przeszło 7 lat. Świetnie w e-twinningu może się odnaleźć osoba, która mówi komunikatywnie w języku angielskim, ale chce zrobić coś dla uczniów więcej. Bycie ambasadorem to ogromne wyzwanie. Edukacja to taki proces ciągłych zmian. Edukacja musi ewoluować, sam e-twinning też ewoluuje, ale przede wszystkim to także spotkanie z ludźmi, którzy chcą inaczej, którzy chcą więcej, którzy myślą troszeczkę bardziej niestandardowo. I to naprawdę chroni przed wypaleniem zawodowym, to chroni przed czasami monotonnością lekcji. So, my name is Brenda Fitzek. I'm an English teacher. What can I say about Tomek? He is quite bubbly and very interactive. He is a person who you're supposed to have very close if you want to learn a lot of stuff about environment, about climate, and how to just relate with people. You can pick a lot of stuff from him. Żeby nauczyciel był uśmiechnięty podczas lekcji, musi ładować swoje baterie i to bardzo często. Robię to w różny sposób. Moją wielką miłością są wycieczki górskie, a także i to przede wszystkim chyba rower. Paru lat prowadzę także zajęcia na Wydziale Biologii UAM. Tam uczę przyszłych nauczycieli, w jaki sposób pracować metodą interdyscyplinarnego projektu na lekcjach. To jest niezwykle cenne doświadczenie także dla mnie, jako dla nauczyciela. Spotykam młodych, nowych ludzi, którzy chcą wejść w środowisko nauczycielskie, chcą być nauczycielami i staram się ich zarażać moją pasją, pomysłowością. Studenci, którzy kończą studia dydaktyczne, czy studia właśnie nauczycielskie, mają w ręku, w fachu, gotowe narzędzie, którym jest dobra znajomość e-twinningu, platformy, założeń, no i sposobów pracy. I to naprawdę może przełożyć się na wzrost jakości edukacji wielu, wielu placówek. I to jest dla mnie bardzo cenne jako ambasadora e-twinningu.